Hej, witajcie, oto jestem z powrotem. Filmowy wojownik z warszawskiego festiwalu filmowego. Zobaczyłem w sumie 20 różnych obrazów w tydzień i za każdym razem, po każdym seansie wyciągałem telefon i pisałem na Facebooku Kinowego Ekspresu opinię na temat tego filmu, więc jeżeli chcecie czegoś bardziej dogłębnego, chcecie się dowiedzieć, co widziałem, albo popatrzeć, jak cierpię po niektórych seansach, to zapraszam, Facebook Kinowego Ekspresu, 20 recenzji. Dowiecie się na przykład, co sądzę o polskim demonie, albo o rozrywce z USA, o której mówiłem poprzednio, że bardzo na nią czekam. Poleciłem wam też tam, jak się okazało, nagrodzonego na festiwalu Kozę. Jest to gorzki film o marnym bokserze wagi papierowej. Najbardziej zauroczyła mnie jednak Mandarynka, a to rzadkie, żeby komedia cokolwiek dla mnie dobrego zrobiła. Wigilia w Kalifornii. Upał. Transseksualna prostytutka wychodzi z więzienia tylko po to, żeby odkryć, że jej chłopak i pimp zarazem zdradza ją z biologiczną kobietą. Mandarynka jest zaskakująco nienabijacka, niepodobna do innych komedii i czasami nawet rozczulająca. I ma wyjść w zwykłych kinach w Polsce jeszcze w tym roku, jakoś tak w grudniu, w sam raz na święta. Zabierz się całą rodzinę. Recenzja w tym wypadku nie odnosi się do filmu, a do całego festiwalu. Chociaż może być złym pomysłem recenzowanie festiwalu w moim przypadku i nie mam pojęcia, czy moja opinia może być w ogóle cokolwiek warta. No bo tak, byłem na Nowych Horyzontach i za Nowe Horyzonty, za relacje z festiwalu dostałem forsę. Poszedłem na warszawski festiwal filmowy, nie dostałem forsy. I jakimś sposobem Nowe Horyzonty podobają mi się bardziej. Ciekawe czemu. Więc sami musicie postanowić, na ile chcecie mi ufać w tej kwestii. Faktem jest, że na Nowych Horyzontach wyszły najgłośniejsze filmy z festiwalu z Cannes. I faktem jest też, że mają internetową sprzedaż biletów. I faktem jest także, że sprzedają karnety na seanse. Na festiwalu warszawskim trzeba wypełniać druki jak na poczcie, nie można kupić nic przez internet i trzeba stać w kolejkach jak za komuny, a podobał mi się w sumie tylko co czwarty oglądany film, przez to jak trudno jest znaleźć jakieś informacje na ich temat. Jeżeli chcecie zrobić porządny research i pójść tylko na porządne rzeczy, to musicie się przygotować na to, że będziecie musieli pojedyncze recenzje wyszukiwać po niemiecku, po francusku, albo w ogóle nie ma nic na temat filmów jeszcze, dlatego że to jest w ogóle premiera światowa. Ja sam jestem pewien, że za rok bardziej przyłożę się do selekcji swoich seansów. Niepotrzebnie w tym roku zrezygnowałem z kilku dobrze ocenianych, takich jak Pokój, na rzecz takich, które brzmią ciekawie. Poza tym kawa była droższa, przedpołudniowe seanse prawie nie istnieją, godzinowo jest to poustawiane zupełnie dziwnie, bo po seansie o 9:30 nie wyrobisz się na ten o 11:00, zwłaszcza że może być w drugim budynku, bo to się dzieje w Pałacu Kultury i w Złotych Tarasach. Więc co robisz w takim wypadku? Czy idziesz na ten o 12:00, czy czekasz na ten o 13:30, bo nie ma tak, że pójdziesz na 12:00 i na 13:30. Pogrzebałem w internecie i na te bolączki zwraca się uwagę od lat. Najbardziej na to, że nie można nic przez internet zrobić. Ale póki co nie wygląda, żeby planowali coś zmieniać. Jak mówię, nie wiem jak bardzo gdzieś w głębi serca mogę być kierowany kasą. Myślę, że w ogóle, ale trudno, żeby ktoś tak, żebym uważał inaczej. Nie mam żadnej zewnętrznej perspektywy. Powiedzcie więc, co wy sądzicie na temat warszawskiego festiwalu filmowego, dlatego że wiem, że parę osób w ogóle tam spotkałem. Fajnie, że wpadliście i fajnie, że mogliśmy sobie pogadać trochę. Jak wam się podobało? Czy byliście na obu imprezach? Gdzie jest lepszy klimat? Czy moje bolączki są autentyczne? Czy wymyślone, dlatego że jest mi żal, że nie dostałem w kabzie złotych szekli? Jak się wywiąże ciekawa dyskusja, to może zrobimy dzialik z komentarzami za tydzień. Już w ten weekend będziecie mogli zobaczyć Piotrusia z Hugh Jackmanem w roli kapitana Haka. Rzecz w tym, że nie powinniście korzystać z tej możliwości. Ta historia o tym, jak Piotruś Pan staje się Piotrusiem Panem, połączyła krytyków w jednogłośnej opinii, że film to hałaśliwy bajzel. Podobno tylko Hugh Jackman jest warty uwagi. Anthony Scott z New York Times napisał: główną emocją w Piotrusiu jest desperacja twórców filmu, którzy rozpaczliwie próbują przypodobać się młodej widowni, której nie wydają się szanować, rozumieć ani ufać. Na festiwalu, no zgadnijcie, którym, Nowe Horyzonty, widziałem już Sól Ziemi. Sól Ziemi właśnie wchodzi do kin.
I choć jest bardzo wysoko oceniany zarówno przez krytykę, jak i nowohoryzontową publiczność, ja nie podzielam zachwytów. Główną atrakcją są zdjęcia wykonane przez Sebastiao Salgado, bo to o nim i o jego zdjęciach jest ten film. I są niesamowite. Jest wojna, jest cierpienie ludzkie, jakiego nie widzieliście, ale też piękno natury, no, otwierające oczy rzeczy. Szkoda, że po dołożeniu do tego przejętych głosów, które mówią o tym, jakie to wszystko jest znaczące i ciężkie i ważne, film trochę traci. Robi się takie przeglądanie albumu ze zdjęciami, bardzo pięknymi zdjęciami, ale czy mógłby kolega nad tobą nie mówić cały czas: jaki ten żółw jest stary, pewnie ma milion lat. Spodziewałbym się raczej jakiejś głębszej analizy zdjęć niż powtarzanie straszne, straszne. Piękne, piękne, straszne. Te zdjęcia zasługują na mocniejsze spojrzenie niż to, które dostały. Polski kandydat do Oscara 11 minut to film, któremu na pewno się jeszcze bliżej przyjrzę, bo rozstrzał między opiniami jest tak duży, że trzeba pójść i zobaczyć i sprawdzić, kto ma rację. W 11 minutach 11 minut wydarza się w 80 minut, bo śledzimy kilka różnych postaci, których losy się splatają. Życie na kredycie, islandzki film, który w swojej rodzimej Islandii zgarnął każdą możliwą nagrodę. No, nie żeby tam wychodziło dużo filmu. Matka o dobrym sercu, pisarz alkoholik i biznesmen. Trzy opowieści o ludziach, których akcje wpływają na pozostałych. Guillermo del Toro, facet od Labiryntu Fauna i Pacific Rim, wypuścił film z gatunku gotycki romans. Jest to gatunek bardzo popularny w latach 40. W gatunku z założenia chodziło o to, żeby tworzyć takie gotyckie dreszczowce, które podobałyby się kobietom. Ugotowany? Chyba raczej słaby. Jakie jeszcze kulinarne żarty można zrobić? Kelner, w mojej zupie jest kupsko. Podobno ten film o niemiłym gwiazdożącym kucharzu jest zbyt leniwy. Wszystko w nim jest pod schemat i patrzymy tylko na te ładne montaże jedzenia, którego i tak nie możemy zjeść. Vin Diesel, człowiek tak niecharyzmatyczny, że wysysa charyzmę z aktorów, którymi się otacza, występuje w roli głównej w filmie Łowca Czarownic. Czarownice atakują współczesny Nowy Jork i tylko karczek Vin Diesel może je powstrzymać. Ale kto powstrzyma ten film? Wy. Wy macie siłę. To wasza saga bohaterska. Idźcie nie wydawać pieniędzy na ten film. Uratujcie naszą krainę. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na Facebook Expressu, gdzie w ogóle zacząłem mnóstwo pisać. Nie tylko o WFF-ie, tam się już musicie dokopywać do tego, dlatego że już zacząłem pisać recenzje kolejnych filmów i planuję pisać o właściwie każdym filmie, jaki zobaczę. Nie wiem, na ile mi się to uda, już jestem dwa do tyłu, ale staram się, będę się starał. Więc zobaczycie na przykład recenzję Wyspy Tajemnic z Scorsese'ego, albo na przykład Obce Niebo. Okej, no to tyle. Wpadajcie, lajkujcie, udostępniajcie i tak dalej. No i zapraszam na komentarze także. Komentarze istnieją, ja czytam komentarze. Pa, pa.